Siemanko, to co widzieliście przed chwilą, to był trening Patryka w czwartek. W sobotę są zawody, trenował w czwartek wieczorem. Ostatni trening już przed zawodami, klatka piersiowa i trochę łapek. I teraz zobaczcie, mamy piątek rano, tak wyglądają nasze posiłki, moje i Justyny. Także tak to wygląda, jak dwie osoby dużo jedzą i trenują. A teraz wam jeszcze pokażę, co tu dostałem od strefy mocarzy. Ja nie wiem, co dostałem i cyk. Mamy szoty dla Justyny, Patryka i trochę nawet dużo białeczek z Evolite'a. Przyda się na nasze wyjazdy najbliższe, wszystkie, które nas czekają. A teraz przeniesiemy się na pozowanie z panem Grzegorzem Kępą. Całą łezkę, o zobacz, tą, nie? Czyli jeszcze kolanem jakbyś dał, o tak. Dobra. I trzymasz i zmieniasz, o. I wiesz, tu się tak, ułożenie nóg nie zmienia, zrobisz tylko ten ładny gest. Rób to, ale bez nadmiernego, o tak, żebyś nie wyciągał za wysoko barków. Spróbuj troszeczkę obręcz barkową obniżyć, żebyś nie wyciągnął za wysoko i teraz spróbuj obniżyć same barki lekko. O tak, widzisz, bo wtedy jest szerzej. Widzisz? Żebyś nie ciągnął barków do... Najszerszy się zwęża. Tak, a jak opuścisz barki, automatycznie łopatki się rozchodzą na zewnątrz. Czyli trochę musisz, o tak. I staraj się kontrować obręczą barkową w dół. O właśnie. I teraz lekko, o tak. O dobrze, teraz jest rzeczywiście szerzej. Bo pamiętaj, jak że... klatę wypinam, to chodźcie. Z automatu idą do góry, do przodu i się rotują, nie? No to wiesz, pamiętaj o tym, bo to naprawdę ci nadaje szerokości. Dodaję ci z każdej strony przynajmniej centymetr półtora, nie? Jeszcze raz. No. Tak, i pamiętaj, że nogi ugięte, kontroluj ty uda. Jasiu już zweryfikowany. Na szczęście limit udało się zrobić za drugim podejściem. Po długim rozciąganiu, no dobra, długim, niedługim 20 minut, ale trzeba było chopa porządnie ponaciągać i mierzył tyle, ile miał mierzyć. No i co? Zaraz będzie ładował. Teraz już tylko z górki, teraz już tylko same przyjemne rzeczy. No więc tak, Jasiu już zweryfikowany. Teraz byliśmy na zakupach, ja się ładuję, Justyna w sumie też, ale nie aż tak drastycznie, ponieważ nie musiała robić limitu. No i powiem wam, że trochę wypadłem z wprawy, bo zapominam nagrywać różne rzeczy, ale myślę, że głowa trenera przede wszystkim powinna być z zawodnikami, a nie przy nagrywaniu, prawda? I się przenosimy do moich garów, właściwie nie moich, tylko tutaj kogoś, kto ma te pokoje. I tam się gotują kulki mięsne, tak, z indyka i fasolka z ryżem, czyli takie typowe wyjazdowe gotowanie od razu na 4 posiłki dla mnie. No i w sumie tyle. Wszystkie pozy? Tak jest. Okej, okay, klatka. Siemanko, błyskawiczny update. Mamy godzinę 10 w dzień startu. Jasiu już jest na hali. Zaraz będzie mieć brązowienie. Ja wracam po Justynę, bo ona ma później start. Trochę sobie już odpoczęła. Jeszcze odpoczywała, tak? Tak to dobrze brzmi. No i co? Będę wam pokazywał jakieś szczegóły, jeśli nie zapomnę. Patryk pobrązowiony,
Żyły trochę się pochowały, bo zimno tam jest jak brązowią, bo to takie zimne powietrze jest, ale zaraz wszystko wyjdzie z powrotem. Jak się zacznie pompować, to tym bardziej. Z tym widać jaki ziarniak. O, do sędziów. Klatac. O, tak, tak pokazujesz. You're a
favorite classic pose. Thank you guys, we're seated. Tak więc ja będę teraz czerpać radość z ogłaszania wyników. Szanowni Państwo, zwycięzcą kategorii Men's Classic Physique Open Overall zostaje Patryk Jaśkiewicz! Wow! Kasiu, co tam piłeś? Tak się robi interesy. Powiedz, co piłeś? Kawkę taką na grzybkach. Tak? Tak. To tak się teraz świętuje sukces, tak? Dokładnie. Kawa z grzybami. Kiedyś to się piwo piło. A dzisiaj kawkę. No. Takie, okay. Takie czasy. Niech będzie. Siemanko, my już jesteśmy po zawodach. Patryk je chipsy, ale generalnie nie rzucił się na jedzenie. Co nam powiesz, Patryk? Co ja wam mogę powiedzieć? Bardziej mogę wam pokazać. O. Poczekamy, nie będziemy pokazywać bałaganu. No, myślę, że... Złoto w klasyku, w swojej kategorii i złoto w overallu. Tak. I live like a champion. You better be the champion. You better be the champion. Bane on the... Będzie dowód, że nie próżnujemy po zawodach, prawda? Tak. Że to nie jest KFC i wpierdalanie. Tak. Tylko dalej ciężka praca. Takie na szybko podsumowanie całego wyjazdu, ponieważ nie widzieliście tego, bo Justyna nie została wywołana do czytania miejsc, ponieważ po prostu zajęła szóste miejsce, czyli poza finałową piątką. No niestety zdarza się. Na analizę i na wnioski, co robimy dalej, przyjdzie jeszcze czas. No po prostu tym razem nie wyszło. Natomiast no Jasiu, że tak powiem, skradł show tego dnia. No i tak naprawdę to dopiero zaczyna się, myślę, mam nadzieję, nasza przygoda. Jeszcze będą kolejne starty tej jesieni i walka o kartę pro.
prawdziwą kartę Pro EFBB Pro League. No i tyle. Trzymajcie się. Dzięki za to, że oglądaliście, że byliście tu. Jeśli się podobało taki format filmów, zostawcie komentarz i też proszę o subskrybowanie, lajkowanie i komentowanie. Trzymajcie się. Hej!